Małgorzata Broszewska-Pelenik, zapraszam na najnowsze wydanie informacji. To miał być dzień pełen hojności i dobra. Niestety stało się inaczej. 27-letni napastnik zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku zadanych nożem ciosów prezydent zmarł. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę. Wiele miast, także Kraków, łączy się myślami z rodziną i najbliższymi prezydenta. Ja jestem gdańszczaninem, studiuję w Krakowie i czuję się po prostu bardzo zdruzgotany tymi wydarzeniami, zwłaszcza, że odbyły się podczas wielkiego finału orkiestry, co też jest po prostu inicjatywą ucieleśniającą tak naprawdę dobro ludzi. To, że ktoś po prostu zamordował prezydenta Adamowicza, no jest szokujące. Zdarzyła się tragedia. Nie jest dobrze wykorzystywać to do jakichś walk politycznych czy czegokolwiek takiego, żeby bić się na jakieś poglądy, tylko po prostu skupić się na tym, co się stało, dlaczego, no i dlaczego zginął niewinny człowiek. To jest dowód na to, że ludzie mają po prostu dosyć pewnych działań, pewnych wypowiedzi, pewnego hejtu. Zdarzyło się coś takiego, co się nie powinno zdarzyć, co się nigdy nie zdarzało. Do dnia pogrzebu prezydenta Pawła Adamowicza na budynkach Urzędu Miasta Krakowa będą wisieć flagi miejskie z kirem. Podobne symbole pojawiły się już na autobusach i tramwajach. Na wieży ratuszowej zawiśnie flaga z napisem Kraków myślami z Gdańskiem. To samo hasło zostanie wyświetlone na Tauron Arenie Kraków. W sobotę w barwach Gdańska rozbłysną Ice Kraków, Pawilon Wyspiańskiego, wieża ratuszowa i estakada tramwajowa. Natomiast w samo południe po hejnale z wieży Mariackiej zabrzmi utwór The Sound of Silence. W Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych wystawiona została księga kondolencyjna. Przyszliśmy dzisiaj tutaj po to, żeby złożyć serdeczne wyrazy współczucia, złożyć kondolencje najbliższym, rodzinie, współpracownikom, mieszkańcom Gdańska, których poruszyła bardzo śmierć prezydenta pana Pawła Adamowicza. Jestem krakowianinem z wyboru i myślę, że po prostu to był obowiązek każdego empatycznego człowieka być tutaj dzisiaj i po prostu oddać ten ostatni pokłon prezydentowi Adamowiczowi. Napisałem o tym, że jest to tragiczna śmierć, zupełnie niespodziewana i że wszyscy mieszkańcy Krakowa łączą się w bólu i z rodziną, i z tymi wszystkimi, którzy są z tym związani. Jaki był Paweł, to najlepiej o tym świadczy reakcja jego miasta i mieszkańców. Tutaj ja nic więcej do tego nie mogę dodać. Ta reakcja jest i wzruszająca, ale także dająca nadzieję. Wciąż wierzę, że jest to możliwe, żeby Związek pana Waksmunckiego przekazał zbiory Muzeum Narodowemu w Krakowie, bo to są zbiory dla polskiego narodu, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński po spotkaniu z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Tematem przewodnim rozmów była przyszłość domu legionisty na krakowskich Oleandrach. Myśmy rozmawiali bardzo wstępnie i ogólnie na ten temat. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby na piętrze czy półtora piętra powstał oddział muzeum poświęcony niepodległości w oparciu o część zbiorów pana Waksmunckiego, bo znaczna część to są rzeczy, które się nie nadają do ekspozycji ze względu na swoją wartość, ale też powiedział, że muzeum ze swoich zbiorów by przekazało część rzeczy związanych z niepodległością i wtedy by można zrobić taką całą wystawę. Ja dzisiaj rozmawiałem i z panem Waksmunckim, i z panem prezydentem Krakowa, i z dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie i wciąż wierzę, że jest to możliwe, żeby stowarzyszenie, Związek pana Waksmunckiego przekazał zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, bo to są zbiory dla polskiego narodu. I wtedy można by utworzyć oddział, który byłby, oddział muzeum, który byłby poświęcony temu tematowi i on by się mieścił w Oleandrach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku po raz 27 i zbierała pieniądze na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali dziecięcych. W
Krakowie zebrano prawie 1,5 miliona złotych i to nie koniec, bo część aukcji wciąż trwa. Zaczęliśmy od Kazimierza, Podgórze Kazimierz i Stare Miasto. To nas szukali, a nie my ich. Po rynku zbieraliśmy. Fajnie było. Ludzie sami do mnie podchodzili. Nawet raz wszyscy nas okrążyli i nie mogliśmy serduszek, no bo wszyscy nas okrążyli. No ludzie do mnie podchodzili, więc trochę marudziłem. No bo mój brat ciągle miał więcej, ale kiedy na osiedlu zbieraliśmy, no to ja miałam więcej. To była najlepsza wolontariuszka chyba dzisiaj na rynku. Dzięki niej nasze córki zebrały 2400 plus 1700 zł. Kraków świętował 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji w mieście odbyło się wiele wydarzeń upamiętniających wielkiego wizjonera, który życie i twórczość poświęcił rodzinnemu miastu. Zwiedzający mogli między innymi zobaczyć na co dzień niedostępną szafirową pracownię Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Krowoderskiej. Przyjechałam z Opola, żeby zobaczyć. No, generalnie przyjeżdżam tutaj bardzo często. Jestem zachwycona. Jeszcze chciałabym tutaj zajrzeć, popatrzeć na ten szafir, kiedy nie będzie zaciemnione. Może mi się kiedyś uda. Zazwyczaj pewnie przechodzą ludzie tą ulicą i nawet nie zwracają uwagi na to, że tu było takie miejsce, tu mieszkała taka osoba. Raczej Wyspiański się kojarzy głównie z Muzeum Narodowym, z główną wystawą, także myślę, że to warto łapać takie miejsce. 150 lat temu urodził się Stanisław Wyspiański, jeden z artystów przez pryzmat twórczości, którego w tym kraju myślimy. Tutaj jesteśmy już 3 godziny na wystawie odwiedzanej przez krakowian i widzę osoby, które żywo interesują się historią Stanisława Wyspiańskiego, które są zachwycone tym, że mogą wejść do pracowni, do której na ogół nie da wejść. A w sobotę odbędzie się spacer śladami artysty. Trasa nawiązuje do miejsc związanych z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Start w sobotę, 19 stycznia o godzinie 10 przy hotelu Wyspiański, czyli domu turysty PTTK. W Małopolsce trwają ferie. W mieście co prawda nie pojeździmy na nartach lub snowboardzie, ale na deskorolkach, łyżwo-rolkach i BMX-ach już tak. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji w szkołach, centrach kultury i muzeach. Teraz właśnie tutaj jest film bez dźwięku i mamy mu nadać dźwięk. To trzeba odpowiednio dopasować dźwięk i się skupić. W ramach inicjacji programu edukacji kulturalnej Młoda Kultura przygotowaliśmy warsztaty z udźwiękawiania filmów Watch That Sound, które przywiózł ze sobą z Holandii Jacques van der Verdonk. Polega to na tym, że dzieci mogą same wymyślić ścieżkę dźwiękową do filmu, który dostały. Ogólnie to jest doskonałe wprowadzenie do zarówno dubbingu, do edycji audio, do muzyki. Może zaszczepić nową pasję w dziecku tak naprawdę. Jest to, że można po prostu fajnie spędzić czas, że nie siedzisz w domu i że nie oglądasz telewizji. Można się czegoś nauczyć, na przykład jak trzeba wskoczyć na jakiś murek, który jest wysoki, to trzeba dużo ćwiczyć, żeby na niego wskoczyć tak wysoko. Trener jest świetny, super nas uczy, ma super podejście i w ogóle pociesza, jak komuś coś nie wychodzi, daje wskazówki. Więc zajęcia prowadzi prześwietnie. Street Park oferuje program Ferie na kółkach. Odbywają się codziennie od godziny 10 do godziny 15. W ramach tych zajęć szkolimy dzieciaki ze sportów miejskich, właśnie deskorolki, hulajnogi, rolek oraz BMX-u. Oprócz tego w ramach tych zajęć można sobie zjeść fajny, ciepły lunch. Możemy wyjść wspólnie do kina, uczymy się języka angielskiego, są warsztaty fotograficzne. Także ta oferta jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Propozycje wszystkich zimowych atrakcji można znaleźć na naszej stronie i stronie kraków.pl. Do zobaczenia za tydzień.